Witam Was serdecznie w nowym filmiku na kanale The Crazy Pro Team. No i znowu widzimy się po długiej przerwie, wbrew tego co na początku mówiłem, także tutaj od razu Was przepraszam bardzo za bycie nieco niesłownym, ale myślę, że nie ma sensu w tym filmiku tego jakoś dogłębnie wyjaśniać, tłumaczyć się, co robimy na live'ach w innych filmikach. A po prostu tutaj się skupimy na tym strzelaniu 75 dni do syna Sylwestra. Jak czujecie i słyszycie pewnie, to po tym jak jechałem tu kawałek na motorze, to mi tak usta zmarzły, bo jest tak zimno, że już mi się nawet ciężko trochę gada, ale trochę pogadam do Was, to się rozgrzeje. No i właśnie 75 dni do Sylwestra, nagrywane to jest na bieżąco, bo tak zawsze w tym kanale o to chodziło, że te filmiki są spontaniczne, są nagrywane na bieżąco, nie na zapas i to było takie zawsze nienaturalne, boże nienaturalne, naturalne właśnie, nie jakieś wycelowane w jakieś konkretne po prostu osiągnięcia, że po prostu wiecie, to nigdy nie była dla mnie masówka, tylko miałem ochotę, brałem po prostu, strzałem, odliczałem do Sylwestra, no i to zawsze chciałem podtrzymywać, a przez to, że mam teraz bardzo mało czasu z wielu różnych powodów, no to niestety taka tutaj spontaniczność jest po prostu dla mnie mocno ograniczona. No ale też Wam powiem, że długo które było to, że po prostu nawet nie miałem ciekawej pirotechniki, dosłownie to co tutaj mam, to są jakieś takie ciekawostki pozbierane z tego co znalazłem w domu, więc coś tam się ciekawego po prostu udało znaleźć, no a tak naprawdę na kolejne strzelania nawet nie mam dla Was ciekawych rzeczy, a zawsze się starałem, żeby te strzelania były takie urozmaicone. Mamy teraz jakieś 3-4 stopnie na plusie, jak wiecie jest październik, więc no to niezły przeskok od ostatniego filmiku. Klimacik jest naprawdę już bardzo, bardzo, bardzo taki późno jesienny, wręcz bym powiedział wczesno-zimowy. Jakbyście tam, kurczę, jakby było trochę jaśniej, byłby dzień, to tam na szczytach gór byście zobaczyli, że jak jest taki tam przekaźnik i świeci na czerwono, raczej tego nie zobaczycie z tej kamery, bo nie jest aż taka dobra, to normalnie jest przyśnieżone już w górach dookoła mnie. Spadł pierwszy śnieg na Sądecczyźnie, także całkiem, całkiem grubo. No a my lecimy z tym strzelaniem bez dalszego przedłużania. No więc tak jak mówiłem, klimacik naprawdę robi się fajny. Mam nadzieję, że uda mi się to dodać nie jakoś bardzo późno. Właśnie jestem po zajęciach na uczelni, po 19 skończyliśmy, więc w domu będę przed 20 pewnie zmontować to, wrzucić. Może przed 21 będziecie mieli ten filmik, na to liczę, że się uda to zrobić. Także, no sorki, że wcześniej za bardzo nie, ale jak mówię, nie chcę nagrywać na zapas, a dosłownie dzisiaj jestem po nocy w pracy i od 8 do 19.45 po prostu mieliśmy zajęcia na uczelni. Dobrze, że i tak nasza pani doktor wykładowczyni się zlitowała i nas trochę wcześniej wypuściła, bo w ogóle ten filmik byśmy mieli całkiem późno. A na miniaturce widzieliście, co mamy po prostu ciekawego do strzelania. To może weźmiemy od klasyczka klasyczków, czyli po prostu od multikolorka od Jorge. Więc lecimy. Nie wiem jak będzie z live'ami w tym roku, od razu mówię. Bo może być różnie, a miałem... O! O, tryb nocny będzie lepszy do tego. Sorry, że teraz się bawię ustawieniami. I finito. Dobra, odkładamy sobie tak. Kurde, ale będzie dzisiaj dobre zadymienie, Wam powiem. Ja już to czuję i widzę. W ogóle patrz, jaki jest fajny klimat tutaj. Miasto oświetlone, tam różne rzeczy. No, fajna miejscówka tutaj na stronie znalazłem. Trochę blisko drogi, ale też na tyle daleko, że domów mieszkalnych, że tam nie będzie przypału, tylko niestety jest tutaj okropna droga, tam widzicie szerszenia, jak się ojciec dowie, po jakim bocie jeździłem, to chyba jeszcze na mójkę będę musiał oblecieć, zanim się wrócę, żeby przypału nie było. A tutaj mamy Tomahawk Raketa od Klaseka i zobaczymy, co on sobą zaprezentuje. Szczerze powiedziawszy, ja już nawet nie pamiętam, czy te efekt rakiety mają jakiś efekt, czy to są latające kiki, więc samemu dla mnie jest to właśnie niespodzianka, co się właśnie stanie po odpaleniu tej rakiety. Latający kijek, ale bardzo ładny. Jakby takie latające kijki robili same, to powiem Wam, zarąbiście by było. A co do kolejnej rzeczy, która wpłynęła na to, że nie miałem ochoty tak nagrywać, które straciłem zajawkę do pirotechniki, to Wam powiem tak, no ja jestem generalnie człowiekiem, uważam, bardzo sentymentalnym, bardzo.
I dla mnie zawsze ta pirotechnika się bardzo mocno opierała na sentymencie, z jakichś tam wspomnień dzieciństwa, z jakichś tam marzeń. Po prostu zawsze marzyłem, żeby to kupić, taką petardę odpalić, takie coś spróbować. No i tak właśnie po prostu w pewnym momencie tak już prawie, że wszystko osiągnąłem. Później się zmieniłem, jeszcze osiągnąłem. Po prostu odpaliłem większość rzeczy, które na rynku są do odpalenia. No i wszystko, wiecie, już tak może nawet nie minęło, nie przestało cieszyć, ale po prostu już straciłem takie ciekawości do odkrywania. Może nawet nie, bo nadal są fajne produkty ze zwykłych po prostu produktów. O, pociągi jadą, bo się te rogatki się opuszczają. Po prostu mi chodzi o to, że wiecie, że już przestałem mieć aż taką zajawę na odkrywanie coraz nowych rzeczy, a przede wszystkim ta zajawa zniknęła przez to, że weszły przepisy CE. Przestało być takie, to jakby ograniczyło powstawanie takich oryginalnych produktów jak cyrkoblice, takie po prostu małych pierdłek, które potrafiły bardzo zaskoczyć. No i mi się w pewnym momencie ta cała pirotechnika, już w ogóle odpalałem fioletową fontannę od Jorge, będę wam gadał w międzyczasie, ta cała pirotechnika zaczęła się strasznie podobna wydawać, ale ładna. O, aż bałem się, że mi plecak przyjara. Ale długo trwa. No szczerze, jedna z lepszych z tych fontan JF09. No i to wszystko właśnie zaczęło przypominać podobne, że wszystkie petardy były tam dwugramowe, ale w sumie to ani jakoś takie super mocne, nic. Ale tak, patrzę teraz po rynku, pooglądałem te rzeczy na sklepach, no to naprawdę nadal widzę, że są jakieś ciekawe rzeczy. To jakieś petardy takie petardy tam jakieś 4-gramowe da się kupić i tak dalej. Więc widzę, że rozmaitość tutaj wraca, no i bardzo mi to cieszy. Tutaj rakiety szelkowe, to, tamto, jakby coś czymś po prostu się zastępuje. No i powiem wam, że jak tak dzisiaj sobie na studia już taki zmęczony po tej nocce wziąłem po prostu, żeby nie zasnąć, na telefonie siedziałem, oglądałem sklepy internetowe, to powiem, że trochę u mnie zajawka odzyło, że zobaczyłem, że jest parę takich fajnych, nawet nie parę, ale dosyć dużo potencjalnych produktów, które mogą być spoko. No i zachęciło to właśnie do takiego ponownego odkrywania tego wszystkiego, więc nie obiecuję wam nic, bo już tamto, znaczy obiecywanie, po prostu mówiłem, że mam nadzieję, że się uda to zrobić, a się nie udało. No i niestety tyle. Nie obiecuję wam nic, ale mam nadzieję, że coś się uda teraz regularniej nagrywać. Myślę, że też po prostu wam po prostu będę coś troszkę bardziej na bieżąco dodawał, ale mówię, nic nie obiecuję, mam taką nadzieję, sam bym chciał to robić, ale czas i wszystko mnie zweryfikuje. A tu na przeprosiny, żeby wam coś też ciekawego pokazać, mamy FP3 Widowmaker 3 gramy NEC-u. Stary klasyczek, czekajcie, bo mi się trochę obiekt uwrócił. Stary klasyczek od Jorge, kozackie petardy. No i zobaczymy, jak to sobie wali po latach przerwy. Kurde, aż się jaram. To jest taka petarda, po prostu, na której zostałem wychowany. I myślę, że wielu z was również. Więc odpalamy. Yo, będzie głośno, pewnie. Jakie echo tu jest zarąbista. Z jednej petardy, patrzcie, jaka chmura gigantycznego dymu. Dobra, jedzie pociąg, będzie trochę szumiał. Tam się właśnie zbliża, z między gór wyjeżdża, więc krótkie cięcie. Dobra, tu mamy tych parę produktów z miniaturki, więc je po kolei odpalamy. Najpierw lecimy ze stroboskopami od Klaseka. Zobaczymy, jak sobie on da radę. Już nie czekam, jak ten pociąg przejeżdża, bo w sumie on jednak tory nie są aż tak całkiem blisko, więc uhuhu. Patrzcie na to. Jak zarąbiście. Kurde, no wiem, że wam nie nagrywałem tego stroboskopu, ale niektórzy wiecie, jeszcze epilepsji by dostali. Ale się zdziwiłem, no słabiutki, króciutki. W sensie króciutki, ale tak jak parę razy przyświecił, to się naprawdę pozytywnie zaskoczyłem tym stroboskopem. Więc no, pozytywne zaskoczenie małe. A tu mamy jakąś kulkę krakingową. O Jezus, to taka kulka krakingowa, że nawet się nie miała siły otworzyć, więc nie za dobra. Weźmiemy jeszcze jedną, może się poprawi trochę. To są jakieś z tych zestawów od Pyroko, co na Słowacji to sprzedają, więc takie pierdółki. Wow, tato aż zrobiła fikołka w powietrzu, także ciekawe. Teraz weźmiemy sobie klasyczka, czyli po prostu Explosive 3.
i porównamy ją do petardy Mephisto. Podobnie rzucimy sobie tak, o. Piszczy mi w uszach, także grubo. A teraz petarda Mephisto, która teoretycznie ma taki sam neck jak eksploziv właśnie trójeczki. No jestem ciekawy, czy będzie dużo głośniejsza. Wow! Dostałem zatyczką w palca, patrzcie. Spadła po prostu z nieba mi na rękę. Ale akcja. No i powiem wam, że troszkę dalej ją rzuciłem, w uszach mi już nie zapiszczało, ale są bardzo porównywalne, tylko wiadomo, Mephisto dużo bardziej basowy dźwięk, co mogliście się domyślać. Dobra, kończy mi się powoli miejsce na karcie SD, więc powiem jeszcze tych parę ciekawszych petardek z miniaturki i żmiaka i będę kończył, bo też muszę wam to zmontować, a im dłuższy film, tym dłużej się będzie montowało. TC15. Kurde, fajne miejsce z echem tutaj jest całkiem. Tu jakaś petarda od Magic Time, od Komety, takie chyba pojedynki to się nazywało. Ale dupa, nawet zielony nie chce palić. Oj, no i zgasło. No i Thunder Color. O, nawet spoko. A tą P1 to trzeba gdzieś wywalić do wody albo coś, żeby jakiś dzieciak później sobie nie znalazł. O, to nie jest aż takie mocne, po prostu kopię to. Dobra, i niech to siedzi w tej wodzie, żeby nie było. Jakby przy bucie ta petarda wybuchła, to raczej bym jakiś ten, no w uszach by mi piszczało na pewno, ale raczej nic poza tym. Więc odpalamy sobie tego rzymiaka Dream 3. Pamiętam chyba z Sylwestra, że one dosyć są fajne. Właśnie, kompilacje Sylwestra się zostały do dodania. Ja w ogóle jeszcze dopiero w tym momencie, jak sobie zobaczyłem tego rzymiaka, jak go odpalaliśmy w dzień, to sobie przypomniałem, że przecież były kompilacje z całe nagrane, a prawie nic nie dodaliście, tylko nie dostaliście tylko przedsmak, bo dostałem bana na początku tego roku, no i tak wyszło. No całkiem niezły stack tutaj naturalny się zrobił na rzymiaki. Mam nadzieję, że nie wywali, ale nie powinno, bo dosyć głęboko go wsadziłem. No i odpalam i podziwiamy to. No, całkiem ładny, ale szkoda, że jak na takiego wielkiego rzymiaka, to jakiegoś efektu dodatkowego nie ma. Więc ja wam powiem, już ręce mi strasznie zmarzły, muszę się jeszcze wrócić. Kończę powoli to nagrywać, no i się powoli zwijam. Najfajniej rzeczy odpaliliśmy, ważne, że uczyliśmy to 75 dni do Sylwestra. Lecę wam to montować, no i do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach. Mam nadzieję, że regularniej, ale tak jak mówiłem, nic nie obiecuję. Może jakiegoś live'ika się uda odpalić też w najbliższym czasie, ale zobaczymy.